Hej kochani, witajcie w czwartym? W czwartym chyba dniu vlogmas. Zapalę światło, bo jest ciemno. I zaczniemy od kalendarza rituals. Mamy tutaj czwórkę. Czy uda nam się to zrobić? Nie, może tak nie, bo go wywrócę. Czekajcie. Oj, 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 to są właśnie problemy w nagrywaniu jedną ręką. Dobra. Dawaj. Co ty tutaj masz? Pianka do mycia, tak? A, to jest ten żel w piance, czy coś takiego. Nie ma tutaj tej... Chodź tutaj, dobra. Ritual of Ayurveda. Powiem wam, że te pianki są spoko całkiem. Rituals. Miałam kiedyś zieloną i była spoko, chociaż ja wolę chyba te z demo. A to może też dlatego, że jakoś tak nie czuję wewnętrznej potrzeby kupowania aż takich drogich produktów pod prysznic, natomiast jakbyście chciały sobie sprawić przyjemność lub komuś, to naprawdę są spoko. Nie znam tego zapachu. I dobra, Lanko. Kicia! Kiciunia! Przyszłaś też kalendarz nagrywać? Kicia! Kicia! Ale zmęczony kot. Dobra! Gdzie jesteś, czwórko? Tu! To jest vlogmas friendly opakowanie, bo łatwo je otworzyć jedną ręką. Co my tutaj mamy? Jakieś serum chyba. Teraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Użyłaś. Oddawaj serum w papierze. Genifique. Ja chyba kiedyś miałam z tej serii krem do twarzy, taki zielony. Dawno temu, więc spoko. Bardzo chętnie przetestuję i teraz będzie dobry na wyjazdy. Także to są moje kalendarze. Chodź, nie grzeb w torbie. Chodź, idziemy tam. Chodź. No chodź, kiciunia. Chodź. Chodź, otwórz. Nie obgryzaj mi torebki, bardzo cię proszę. Kiciuś, chodź. No chodź. Kicia. Kitek. Dobra. Pójdę, może pójdzie za... Oj, i tu są zwierzaków kalendarze. To jest Sushi Cabano, z którym też zgardziła. Sushi! Piesek! Chodź! No chodź! Chodź! Chodź, zjesz kabanosa, chodź! Chodź, bo nie mogę ci dać śniadania, zanim nie zjesz tabletki. Chodź! No chodź! Sushi to jest ostatnio, słuchajcie, tak zaspana rano, ale tak pies jest nieprzytomny, że nie wyobrażacie sobie. Chodź, tu masz kabanosek. No chodź, chodź, chodź tu proszę, masz. No chodź. Słuchajcie, to był kiedyś taki przysmak, a teraz się znudziło, tak? No zjedz, bo nie mogę ci dać inaczej śniadanka. Właśnie najgorszy problem jest taki, że ona musi odczekać około godziny między tabletką a śniadaniem, bo inaczej tabletka słabiej działa, ale że Sushi tak grymasi, no to to śniadanie nam się rozjeżdża czasami. Dobra, jeszcze wam pokażę tutaj. Przed wyjazdem byliśmy w... A, to jest serwetka do prania. A w ogóle i tak muszę wymienić na czerwone. Bo już mamy grudzień. Byliśmy w TK Maxie i kupiliśmy z tej serii Zwilling. Nie wiem, jak to się wymawia, ale świetne są te noże. I akurat był w TK Maxie już do sera. Więc go kupiliśmy. One są naprawdę bardzo drogie, a w TK Maxie można je za fajną cenę znaleźć. Kupiłam jedną nową i właśnie sobie przypomniałam, że zostawiłam bombki dwie. Aj, na Mazurach. Jedną nową bombkę. Nie będę w tym roku jakoś za bardzo dużo nowych ozdób kupować, bo już mam ich sporo. A w ogóle stała się straszna rzecz, słuchajcie, pękła rura w piwnicy. A ja mam tam wszystkie ozdoby i choinkę i w ogóle. Ale na szczęście jakoś naszą piwnicę ominęło. I kupiłam, zobaczcie, w TK Maxie takiego jeżyka. Mam nadzieję, że tam ktoś mieszka u nas w domkach dla jeży. Ale ostatnio widzieliśmy ślady, takie jakby stópek tuptającego, mam nadzieję, że jeża, albo kogoś innego. Więc myślę, że ktoś tam zamieszkał w tym drugim domku. I tutaj mamy takiego jeżyka z choinką na śniegu.
na takiej drewnianej podstawce pod kopułką. Całkiem spoko. Jeszcze bym chciała liska i jelonka. Relaks poranny, tak? Spędzi coś na boczku. Dobra. Może tutaj troszeczkę światło wpuścimy. Dzisiaj taki dzień, nie bardzo słoneczny, ale jak patrzyłam na kamerce, to na Mazurach też podobnie. No, więc kochani, ja sobie zrobię może jakąś, mam taką owsiankę instant, mam jedną owsiankę, a później pojedziemy na zakupy i zrobię sobie tą moją kokosową owsiankę, ale to się odezwę do Was później i jak widzicie zawsze, jak wracam z Mazur, to właśnie o i o. A było tak pięknie, a tu. Wracam do Was. Kto jeszcze nie widział, co z mojej torebce, ale na przykład tak wygląda moja torebka po powrocie z Mazur. Czekajcie, gdzie mam ten błyszczyk Charlotte Tilbury? Bardzo lubię ten kolor. Bardzo lubię ten kolor i też to, kurde, ja mam po prostu, zobaczcie, pierwszą warstwę próbuję wyjąć, to jest to. O, mam! O, mam. To jest błyszczyk Charlotte Tilbury Portobello Girl i on oprócz tego, że ma fajny kolor, fajnie też nawilża te usta. I słuchajcie, miałam mieć spotkanie dzisiaj, ale jest przełożone, więc super, powiem Wam. Cieszę się, bo mam tak dwa trudne vlogi, duże też wagowo, jeżeli chodzi o wielkość pliku do zmontowania. Przestresowałam się, że... Znaczy musiałabym zdążyć, bo to jest vlogmas, ale nie miałabym tyle czasu, nie mogłabym mi poświęcić tyle czasu, ile bym chciała, o. Także dobrze się składa. Dzisiaj będzie taki dzień na ogarnianie. Oczywiście też po powrocie z Mazur mam tonę prania, więc zaraz się... Czym zajmę, co Kiciu, nie? No. Mam tylko na szybko włosy. Zrobiłam bardzo taki delikatny makijaż. Nie prostowałam tych włosów. Ani nic z nimi nie robiłam. O. Także o, tak. Tak one sobie żyją. Jeszcze są trochę wilgotne, więc zaraz założę czapkę, bo idę, wiecie co, po chleb. Po zakupy jakieś takie drobne na śniadanie i może też... No tak, dzisiaj... Dzisiaj nie pojedziemy do zakupu, nie będzie, nie ma opcji, bo dzisiaj w ogóle, wiecie, że ja wcześniej nagrywam vlogmas, więc dzisiaj jest Cyber Monday, więc na gałganie jest ultra gorąco, naprawdę ultra gorąco, pobiliście rekord zamówień, ilości zamówień ever, także dziękujemy, ale gałgan ma bardzo, bardzo dużo pracy, tak. I też przypominam Wam, już kiedyś o tym mówiłam, ja nie odpowiadam na żadne wiadomości związane z gałganem na Instagramie, na mailach i tak dalej. Piszcie na maila gałganowego albo na Facebooku gałgana, bo po prostu my byśmy się z tym nie odnaleźli, gdyby to było w iluś miejscach, to musi być po prostu, no za dużo tego jest, także sprawy gałganowe z gałganem proszę. Proszę załatwiać, ja też nie jestem w stanie na Instagramie odczytywać wszystkich wiadomości, także tak tylko mówię. I co chciałam powiedzieć? Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że wiadomości pod pierwszym, komentarze pod pierwszym vlogmasem i pod poprzednim vlogiem, no to normalnie dziękuję, cieszę się, że Was mam i po prostu daliście mi power. Naprawdę daliście mi power i... odzyskałam taką, nie wiem nawet jak to powiedzieć, niechęć, niewiarę, ale no tak, power, po prostu taką moc do nagrywania, o. Tylko tyle. Więc dziękuję, naprawdę komentarze, wow, naprawdę wow, jesteście boscy. Jeszcze oczywiście dzisiaj się do Was odezwę i pogadamy sobie dłużej, ale tak jak mówię, właśnie teraz chcę iść do sklepu, zrobić zakupy.
zjeść śniadanie i usiąść do tego dzisiejszego vlogmasa, żeby go zmontować. Kiciunia, ja się boję, że cię rozdepczę, bo tu leżysz krok za mną. Więc szybko wam pokażę, co mam na sobie. Oj, mam jeszcze włosy. Pokażę wam, co mam na sobie. To jest różowy sweter, taki z warkoczem, taki pudrowy róż, bardzo lubię ten kolor. Taki klasyk, bym powiedziała, zimowy. Do tego mam joggersy, te z H&M, takie jasno-beżowe i aksy. I na to sobie założę miśka, taki fajnie wygląda, jest taki zupełnie luźny outfit, ale nie ma wstydu, jak się wychodzi do sklepu albo jak się kogoś spotka. O, czy tam jakby ktoś niespodziewanie przyszedł do nas do domu, to wiecie co, ja jestem, że czasami mam takie dni, że po prostu mam ochotę siedzieć cały dzień w piżamie, ale jak jestem w domu, to jednak staram się jakoś tak zawsze jakiś taki, wiecie, lepszy outfit przywdziać, żeby też tak nie zamulać. O. Dzisiaj też mam sporo roboty. Tak, także w sumie spoko to wyszło, powiem wam. Cieszę się, bo ogarnę sobie różne rzeczy na bieżąco. O, ja tak wyglądam. Także słuchajcie, ja biegnę do sklepu. I co? Zaczynamy kolejny dzień vlogmasa. Dzisiaj będzie taki bardziej domowy vlog zdecydowanie. No, dobra, to ja zmykam. No już pani wróciła, już. Mamy zakupy, tak? A kto nie zjadł kabanosa? Chodź. Chodź, Suszek. Chodź. Kto nie zjadł kabanosa? No nie ukrywaj się tam za ławą. Chodź, zjedz kabanosa. Chodź. No chodź. Chodź. Zjedz kabanosa. No chodź, proszę cię, zjedz kabanosa. Gorzej niż z dzieckiem, Suszy, z tobą. Chodź. Chodź. No chodź. Zjadł pyszny kabanos, niam, 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 ale bym zjadła takiego kabanosa, jakbym mogła, jakbym miała takiego kabanosa, to bym jadła, aż by mi się uszy trzęsły, wiesz? No zjedz. Patrz. O, am. O, proszę bardzo. Może to jest system. Taka jest nauczka w naszym domu. Jak się nie rozpakowuje walizki. Zaraz mi poprzednie zarcie, nawet się nie łudzi. Jezu, Kicia, to oddychasz? Czy tak mocno śpisz? Kitek? Kiciunia? O matko, słuchajcie, one czasami tak mocno śpią, wam. Taki zaspany kot. Taki zaspany kot. Ale nie śpi, bo pani będzie miała wszystko w kłakach. Jeszcze sweterek mi pozaciągasz, dobra? Kiciunia? Chodź. Chodź, może otworzymy kalendarz adwentowy. Co ty no to? Pani będzie miała wszystko w kłakach, w walizce, no. Byłaś gruba się, ale ciepła. Ciepło ci na sweterku gałganowym, co? Cieplutko, tak? O, zobaczcie, od razu w czarnych rzeczach pięknie widać, co kotek zostawia, tak? Chodź, otworzymy kalendarz adwentowy może dla kota. Chodź. Tak? A więc jestem. 2,5 godziny później. Dobrze, że nie miałam dzisiaj tego spotkania, bym się nie wyrobiła. Naprawdę. Żal było tego vloga, opowiem wam, że dzisiaj montowałam vlogmas dzień drugi i normalnie też dlatego mi tak długo zeszło, bo chyba go oglądałam ze 3 razy, bo takie piękne ujęcia i po prostu, nie no, tak pięknie, ta przyroda tam jest taka piękna, to mnie tak relaksuje, że super, że mogliśmy zacząć właśnie grudzień od tego wyjazdu na Mazury, bo to jest tak, jak wam wspominałam w tym pierwszym vlogmas, że to jest bardzo fajny czas, bardzo radosny i super, ale właśnie jest mnóstwo takiej presji i stresu i a trzeba kupić prezenty, trzeba zrobić zakupy, a ile to pieniędzy kosztuje, a trzeba się spotkać z rodziną, a to, a tamto. Wiecie, ten czas też nam narzuca dużo po prostu jakichś dodatkowych obowiązków, rzeczy do zrobienia. I ważne właśnie, żeby gdzieś tam na chwilę się zatrzymać. Powiem wam, że ten kontakt z przyrodą, taka chwila z naturą, naprawdę tyle daje. I to nie muszą być Mazury, możecie nawet na chwilę wyjść na spacer, po prostu, nawet nie do parku, przejść się wokół bloku.
oddychać, no ja nie wiem, czy to jest takie świeże powietrze. Nie, ale wiecie, o co mi chodzi. Wyjść z domu, bo to jest taka chwila, kiedy jesteście na zewnątrz, nieważne gdzie to jest, i idziecie. Nie patrzycie w telefon, nie patrzycie w komputer, chociaż niektórzy też tak robią, ale nie. Idziecie i wiecie, też sobie tak oczyszczacie głowę, bo te wszystkie myśli z was spływają i nie wiem, dla mnie to jest takie oczyszczające i to jest coś, co ja bym wam bardzo polecała. Po prostu wyjdźcie na chwilę na spacer do parku, wokół bloku. To naprawdę fajnie tak czyści głowę i czyści umysł. Więc super, że mogliśmy właśnie sobie zacząć w ten sposób vlogmas. Już nie mogę się doczekać, kiedy wrócimy na Mazury. Naprawdę mam hopla po prostu, hopla na tym punkcie. A jeszcze właśnie tego wam nie opowiadałam, ale wczoraj jak wracaliśmy, to nie wiem, czy pamiętacie, ale we wcześniejszych vlogach latem też dawaliśmy marchewki czy jabłuszka takim koniom, które miały pastwisko przy jeziorze. I one co jakiś czas, kiedyś Tomek rozmawiał z tym panem, że on ma różne pastwiska i one raz były, raz ich nie było i teraz przez dłuższy czas ich nie było. I słuchajcie, ktoś nam nagadał, że ten pan te konie sprzedaje na mięso. No i mówimy, kurczę, no nie ma ich tyle, może to faktycznie prawda. Chociaż nie chcieliśmy w to wierzyć. I wczoraj jak wracaliśmy, zobaczyliśmy konie, że były i stały, także po prostu... Wiem, powiecie, że jestem szurnięta, ale... Ale tak, takie rzeczy naprawdę dają dużo radości. I fajnie właśnie czasami się tak oderwać, wyciszyć. To jest ważne, to jest naprawdę ważne. Wiecie, żeby, nie wiem, usiąść z książką, czy nawet obejrzeć film, ale wiecie, obejrzeć film, włączyć sobie Netflixa, telewizor, czy cokolwiek, ale obejrzeć film, a nie siedzieć z komórką i przeglądać, albo coś robić na laptopie, albo, wiecie, rozmawiać z kimś, tylko żeby być jakby obecnym i na maksa skorzystać z tej chwili, aparacie. Tak, więc... myślę, że to jest ważne właśnie, też cały czas to, co wam powiedziałam w tym pierwszym vlogu, żeby właśnie być tu i teraz. Żeby nie myśleć o tym, co było, o tym, co będzie, tylko właśnie, żeby z takich małych przyjemności korzystać w ten sposób. Zaraz oszaleję. Chcę coś powiedzieć i potem mówicie mi, że czasami moja wypowiedź nie ma sensu, ale ja nie mogę się skupić, jak po prostu tracę ostrość cały czas. To jest takie irytujące. Żeby być tu i teraz i robić sobie właśnie takie małe przyjemności, ale też korzystać w nich w ten sposób, będąc obecnym w tym momencie. Wiecie, o co mi chodzi, bo można sobie zrobić najcudowniejszy, wiecie, seans filmowy z, nie wiem, grzanym winem i tak dalej, a myślami być gdzie indziej i jakby też z tego tak nie skorzystamy. Wiecie, o co mi chodzi. Także czasami... Jeżeli mieliście na przykład właśnie taki ciężki dzień, albo coś was zdenerwowało, albo po prostu czujecie się przytłoczeni, to ja wam polecam właśnie wyjść nawet na chwilę na spacer, mówię, wokół bloku, oczyścić umysł, przewietrzyć się na zimnym powietrzu, wrócić i wtedy dopiero zrobić to, co jest do zrobienia. Ja tak mam, szczególnie wieczorami właśnie lubię czasami tak na chwilę wyjść. Nie wiem, jakoś właśnie szczególnie zimą, to takie zimne powietrze mnie jakoś tak, no, nie wiem, ja tak mam. Także słuchajcie, zmontowałam dla was vlogmas. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za wszystkie komentarze i super, naprawdę bardzo się cieszę, że wam się podoba. Cieszę się, że nie było problemu z tym, że nie mam jakoś dużo kalendarzy w tym roku. Że rozumiecie. No i tyle. A jeżeli chodzi o zakupy na ten weekend, teraz, no wiecie, Czarny Piątek i tak dalej, Black Friday,
To powiem Wam, że ja też kupiłam, w tym roku kupiłam prezenty, które chciałam kupić, bo były autentycznie przecenione. Nie była to żadna ściema, że tam jakaś taka lipna była ta przecena, tylko faktycznie były przecenione i dużo tańsze, a wiedziałam już wcześniej, co chcę kupić, więc na tym sobie skorzystałam. Zrobiłam sobie zamówienie w Sephorze, bo tam było minus 25% już w poniedziałek, więc zamówiłam sobie rzeczy, które mi się pokończyły. I czy coś ja jeszcze zamówiłam? No jeszcze, no prezenty, ale o tym nie mogę mówić, żeby nie zepsuć niespodzianki. I tak to w sumie nic nie kupiłam, bo też jakoś mnie nie przyciągają. Nie przyciągają te przeceny, wiecie, tak, żeby po prostu kupić coś, bo jest przecenione. Tylko kupiłam takie rzeczy, które chciałam kupić i akurat były przecenione. Ale zobaczę, może jak przychodzą te rzeczy, to Wam jakoś pokażę, czy Wam zrobię haul. Na haul to chyba tego nie masz tak dużo, więc może we vlogu. Więc Wam pokażę, co kupiłam. Może też jakieś inspiracje na prezenty Wam z tego przyjdą. No i tak. Jest już chyba 13, ale to jeszcze jest wcześnie. 13:08. Nastawiłam kolejne pranie. Muszę właśnie zrobić tam porządek i rozpakować walizkę, bo Kicionia mi będzie tam spała. Robię sobie obiad. Obiad to będą gotowane brokuły z sosem winegre. Kto mnie od dawna ogląda, to wie, że ja bardzo lubię taki obiad. Więc pozwolicie, że nastawię wodę. Mam niestety mrożone, ale też będą dobre. I powiem Wam, że mam ten garnek KitchenAid'a i tak jak bardzo lubię czajnik, to nie przepadam za tym garnkiem, bo bardzo długo się w nim bardzo długo trzeba czekać, żeby woda się w nim zagotowała. Natomiast z drugiej strony jest lepszy jakiś taki, wiecie, jak odgrzewacie sos czy coś takiego, żeby tego nie przypalić. Tak, także oj, właśnie muszę kupić sól. Wiecznie. Po mniejszą soliczce. Mam taką różową, przywiezioną, już nie pamiętam, z Włoch. Tak, ale też mi się rozwalił ten łynek. To za odgłos. Więc ugotuję sobie takie brokuły. Do tego zrobię sobie sos z winegra i to będzie dzisiaj mój obiad. Muszę stanowczo przejść na zdrowsze odżywianie. Za chwilę będą święta, wyjazd. Także już troszkę więcej warzyw zdecydowanie mi się przyda. I powiem Wam też, że mam takie przemyślenie właśnie odkąd mamy ten domek na Mazurach i odkąd teraz się zrobiło tak zimno, że naprawdę człowiek nie docenia tego, co ma. Mieszkając wiecie, tak jak my w mieszkaniu, gdzie na zawołanie jest ciepła woda z kranu, nie trzeba, wiecie, żadnej termy, nie musi się ta woda zagrzać, nie trzeba jej, nie wiem, spuszczać na zimę. Odkręcam kaloryfer i mam ciepło, nie muszę się martwić o opał, o to, że, nie wiem, że tego zabraknie, że kominek trzeba wyczyścić, że, nie wiem, jak Wam przywożą to drewno, to, to trzeba je przełożyć. Że trzeba je potem nosić do domku. Chociaż mówię Wam, że mi się wydawało, że to będzie jakaś taka strasznie skomplikowana operacja, to ogrzewanie w kominku, a nie jest, ale bardziej chodzi mi w takim aspekcie, wiecie, dla nas to jest domek letniskowy, jak jest za zimno, to sobie wracamy do Łodzi, luz. A bardziej mówię w takim aspekcie, że ludzie, którzy na przykład mieszkają cały rok w takim domu, na przykład starsze osoby, i raz, że taki opał jest drogi, raz, że właśnie trzeba to dźwigać, no palić i tak dalej, wiecie, o co mi chodzi. To naprawdę jest to wyzwanie, a jak się żyje właśnie tak jak my w takim mieszkanku, to wiecie, to jest takie bezobsługowe i dopóki
się nie doświadczy innego życia, to jakby się tego nie docenia, bo coś tak mówi, o fajnie, mamy dach nad głową, jest ciepło, jest sucho, jest bezpiecznie, jest przyjemnie. Ale właśnie no, powiem wam, że ja mam takie przemyślenie, że no jest fajnie, wiecie o co mi chodzi, że no po prostu chodzi mi o to, że nie docenia się takich rzeczy na co dzień, no bo też jak mamy doceniać, to jest wiecie, tak jak nie wiem, ktoś tam, takie głupie gadanie, którego nie lubię, zjedz, bo dzieci w Afryce głodują, no to, że ja dzisiaj tą kanapkę zjem, to nie znaczy, że dzieciom w Afryce będzie lepiej, wiecie o co chodzi, to, że ktoś na świecie marznie, wcale nie sprawia mi radości, ani nie sprawia, że czuję się lepiej, ale dopiero kiedy ktoś nam coś zabierze albo doświadczamy jakby innego życia, innej sytuacji, no to wtedy się docenia coś, na co kiedyś nie zwracało się uwagi. O, w ten sposób chciałam powiedzieć. No i zdecydowanie na pewno tak jest, że to, co dla nas jest taką, wiecie, rozrywką i czymś innym i wiecie, to palenie w kominku i to, że tam jedziemy, nawet jak narzekamy, że tego pierwszego dnia, zanim domek się nagrzeje, jest zimno, no to mimo wszystko to jest takie romantyczne, fajne i zabawne. No a domyślałam się, że są ludzie, dla których to kompletnie nie jest ani śmieszne, ani fajne, ani romantyczne, tylko po prostu ciężkie i upierdliwe. Więc właściwie tylko takim przemyśleniem się chciałam z wami podzielić, że właśnie czasami nie doceniamy tego, co mamy, że teraz jest taka gonitwa właśnie za tym, żeby mieć więcej, robić więcej. I to też nie jest złe, bo ja jestem całym sercem za tym, żeby stawiać sobie coraz wyższe poprzeczki, tak, ale tak jak wam wspominałam wcześniej, stawiać sobie coraz wyżej poprzeczkę i dążyć. Nie zatrzymywać się, najgorzej się zatrzymać, bo siąść w miejscu i się cieszyć z tego, co jest. Oczywiście, że trzeba iść cały czas do przodu, robić coraz więcej, ale też, żeby nie wyglądało to w ten sposób, że jeżeli czegoś nie mam, czegoś nie osiągnęłam, czegoś nie zrobiłam, to już wiecie, koniec świata, moje życie jest beznadziejne, do niczego się nie nadaje, bo ktoś coś ma, robi. Najgorzej, słuchajcie, jest porównywać się z innymi. Pamiętajcie, każdy jest inny, każdy ma swoje życie, każdy żyje w swoim tempie, swoim życiem, z własnymi pragnieniami. Najgorzej porównywać się do innych. Tak, a kończąc mój wywód, to pamiętajcie, że najważniejsze, żeby mieć cele, dążyć do nich, ale też cieszyć się z tego, co się ma i korzystać z takich drobnych chwil, myśląc o tym, że starając się być tu i teraz. I tyle. I powiem wam, że mam straszną ochotę iść do kina i strasznie dawno nie byliśmy z Tomkiem w kinie. Na wiosnę chyba ostatni raz byliśmy w kinie, tak mi się wydaje. W marcu czy coś, że jakoś tak jeszcze już była wiosna, ale jeszcze było zimno, tak mi się wydaje. I bardzo bym chętnie się przeszła do kina, ale nie wiem, jak to będzie w tym tygodniu, bo naprawdę mamy dużo pracy, potem wyjeżdżamy, potem wracamy, potem mamy imprezę świąteczną, a potem już właściwie są święta i wyjeżdżam znowu, więc ten grudzień nam przeleci jak z bicza strzelił. Właśnie jeszcze w tym tygodniu muszę koniecznie sobie wygospodarować taki dzień, że wyciągnę choinkę i dekoracje i zazwyczaj wszystko robiłam dużo wcześniej. Wiem, że też część ludzi się denerwuje, że dekoracje w listopadzie. Ja dekoracji w listopadzie świątecznych raczej nigdy nie miałam, chyba że nie wiem, na przykład 30 listopada, coś w tym rodzaju. Ale też powiem wam, że no my wyjeżdżamy zaraz po świętach, więc dla nas dekorować dom na, nie wiem, 3 dni to jest bez sensu, więc no ja też lubię, jeżeli już mam to wszystko wyciągać i rozkładać, to wolę to zrobić wcześniej i cieszyć się tym, wiecie, cały grudzień. Ale no już zdecydowanie muszę się dzisiaj za to zabrać, także dzisiaj nie, w tym tygodniu. W tym tygodniu za to zabrać, a jest mi potrzebny do tego Tomek, bo nie przytacham niektórych rzeczy sama. No dobra, kochani, widzę, że mi się już zaczyna gotować woda na brokuły. O matko droga, 16 minut. Dobra, to ja zmykam i będę się odzywać do was później. Powiem wam, że
coś mnie dzisiaj, coś czuję, że jakaś alergia, nie wiem skąd i dlaczego, mnie złapała, ale już wczoraj coś musiałam mieć, coś musiałam wczoraj zjeść, bo miałam takie dziwne plamy na buzi, właśnie takie od jedzenia coś, więc idę zaraz, wiecie co, zmyć makijaż, żeby odpocząć buzi. I też widzę, że właśnie ona jakoś tak nie wygląda dobrze, ale to też dlatego, że raz w ogóle ta woda na Mazurach, ale dwa, że też po tym dermapenie ona miejscami jeszcze tak fajnie się zaczyna złuszczać. W niektórych miejscach już jest taka fajna, taka rozświetlona, a w niektórych miejscach jeszcze ten naskórek się złuszcza, więc jeszcze to jest taki proces. Także no i też jestem przed okresem, a przed okresem zawsze mi coś wyskakuje i też moja skóra nie jest jakaś najpiękniejsza na świecie, ale to chyba wszyscy tak mają. Więc zmyję makijaż i położę sobie jakąś taką maskę łagodzącą, żeby sobie no, moja skóra trochę odpoczęła. No dobra. To właściwie wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Znalazłam jeszcze jedną bombkę, którą kupiłam jakiś czas temu w TK Maxie. Zobaczcie, to jest taki lew siedzący na bombce. I w tym roku znowu nasza choinka będzie taka eklektyczna, taka nasza. Mam te wszystkie właśnie bombki, które zbieram od lat. I bardzo mi się podoba. Bardzo też doceniam te wszystkie takie tematyczne choinki, takie dopracowane. Takie ładne i pasujące stylistyką do wnętrza i tak dalej. Ale ja lubię swoją choinkę taką właśnie, która ma taką sentymentalną wartość. Jak patrzę na różne bombki, to sobie myślę o tym, że o, tą bombkę przywiozłam z tego miejsca. Ta akurat jest z TK Maxa, ale właśnie, a propos przywiozłam z tego miejsca, to poczekajcie sekundę, bo mi się coś przypomniało. I do was wracam. Widzicie, dobrze sobie z wami czasami pogadać, bo człowiek sobie przypomni, że miał schowane tutaj w szafce za książkami bombki z naszych włoskich wakacji tegorocznych. A, i to jest z Greve? Tak, to jest bombka z Greve. Ręcznie robiona. Greve in Chianti z kogutem, który jest symbolem na winach Chianti Classico, tych prawdziwych. Jest taki czarny kogut, więc tutaj mamy koguta, a tutaj mamy napis Greve in Chianti. Toskania przepiękna, cudowna podróż. No i właśnie wiecie, ja mam tak, że sobie patrzę na taką bombkę i wspominam i aż mi się cieplej zrobiło normalnie. To był taki upał, ja pierdziu. A druga jest z kapli, to jest cytrynka. Pamiętam, że ona była strasznie droga. Nie wiem, ile ona kosztowała, ale to była gruba przesada jak na bombkę, ale stwierdziłam, że tak mi się kapli podobało i to była taka ładna podróż. I to są wszystko ręcznie robione, ręcznie malowane bombki. Widzicie? I to jest taka cytrynka, ona ma napis kapli, także muszę je sobie tutaj wyjąć, żeby o nich nie zapomnieć. Mam też bombki z Berlina, z Wiednia, z Amsterdamu. No dużo mam. Nie jestem w stanie teraz wymienić. Najwięcej chyba mam z Berlina, bo kilka razy byliśmy przed świętami. No ja też bardzo lubię ten klimat. Wiecie o tym, że mieliśmy świąteczne wesele, braliśmy ślub w grudniu. Właśnie w klimacie świątecznym tańczyliśmy pierwszy taniec do Santa Baby, menu było świąteczne, no także bardzo lubię ten czas w roku i też fajnie mi się kojarzy i cieszę się, że właśnie wtedy wzięliśmy ślub taki zimowy i pamiętam, że wtedy śnieg spadł, jak rano wracaliśmy o 7 rano do domu, ja wracałam w tej sukni ślubnej w balerinkach, z gołymi nogami, a tu było biało i padał śnieg. Ja byłam zawinięta w tego futrzaka, w ten płaszcz futrzak mój beżowy z Hemu. I tak wracaliśmy do domu. No. Dobra, wystarczy tych wspomnień.
Ja idę gotować brokuły. To jest normalnie cyrk na kółkach, zobaczcie. Kicia, nie masz co zakopywać, i tak ci sushi wyje. A sushi, zobaczcie, co robi. Jakbyście się jeszcze raz pytali, dlaczego je na obrusie. Tak ty. To widzicie, co jest. Połowa rzeczy jest niedobra. Połowa gdzieś tam spadnie, połowa jest wypluta. No już cię nie nagrywam, idź jedz. Idź do miseczki. Idź jedz. Idź. A ty zostaw, Kicia, to jedzenie sushi. Masakra, słuchajcie. Co jest z wami, to naprawdę kupa śmiechu. Idź do miseczki, zjedz. Idź. Idź. No. A ja tutaj mam brokuły ugotowane. Tutaj mam sos z winegra i zaraz sobie je poleję. Zrobię sobie herbaty i taki dzisiaj będzie mój obiad. Sushi, chodź. Gdzie tam poszłaś? Założyłam jej kurtkę. Ona poszła spać do swojego łóżeczka. Idziemy na spacerek. No, leje trochę, ale się przejdziemy. To nie będzie długi spacer. Słuchaj, zazwyczaj jak pada deszcz, to wychodzi, robi co swoje i wraca, i nie ma opcji, żeby spacerować. Słuchaj, bardzo nie lubi deszczu, nie? Nie lubimy deszczu, tak? Dobra. Gotowy pies? Gotowy pies na spacer? Idziemy? Chodź. Chodź. Kicia, zobaczcie, wygląda na nas. Chodź. Tak! Idziemy na spacer. No, nawet nie pada. Lew wrócił do domu i przyniósł paczki jak zwykle. Paczki jak zwykle. Różnie jest miesiąc paczek. Ale już lew mi powiedział, co tam jest, bo było napisane, więc... Teraz zobaczymy. Duża paczka. Oj, 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 kalendarz. Słuchaj. Ale wielki. Sushi, chodź zobacz, jaki kalendarz. Chodź. Nie, on jest... Nie wyjmiemy. O kurde. Uważaj, kalendarz. Tu może połóż go. Bąbelki. Cóż, jaki wielki kalendarz, a tu potencjalnie może być jedzenie. Święta pełny niespodzianek. Pasaż Tesco. Pasaż Tesco, no. Konkurs. To jest jakimś konkursie mówią codziennie. Ej, nie ma Ej, nie, jest jedynka. Musisz mi pomóc to postawić, bo jedną ręką się tego... No dobra. Jedynkę? To, wyjmuj jedynkę, no. Aha, teraz jest fajnie, bo możemy dużo. Ale duże. Ale lekkie. Z dużego pudła mały deszcz. O, jak wylosowałem ślicznie. Pin rower. Wiedzieli, że będziesz otwierać. Świetnie. Ale duży, jaki rozczarowany. Mogę sobie go od razu. Nie, bo sobie dziurkę zrobi. Jakbyście nie wiedzieli, Lew bardzo nie lubi rowerów. Pin rower. No fajny, daj. Ja, Słoniu się podoba. Dzisiaj jest drugi, prawda? Czwarty. Trzeci. Czwarty dzisiaj. A, czwarty dzisiaj jest. To jedziemy dalej. Pin rower dla słonia. Ciężki. O Jezus. Co? My to pod słonia sianko. Robili kalendarz. A, sianko. To dla jeża zostaw. A i tu też było sianko? Nie. Nie. To zbierajmy dla jeża. Dobrze. Zbieramy dla jeża i tu mamy Basia Basia. Także Basia Basia. Basia, krem orzechowy chrupiący. Orzechy ziemne plus sól plus nic więcej. Tak jest napisane? Mhm. Można posmarować, zanurzyć albo podjadać. Mhm. To akurat super dla słonia. No.
Dobrze, trzeci. Tu. Kicia, takie wielkie pudło zaraz dostaniesz. Znowu coś lekkiego. Isana z Tesco? Z Rossmann napisem, tak. Jest napisem Rossmann. No, Isana. To nie wiem, czy to fajne, czy nie fajne. Nie przyda się. Pomadki na narty się przydają. Pomadki na narty się przydają? No. Jak masz usta zmarznięte, spierzchnięte, to używamy pomadek. Mm-hmm. No widzisz, to się przyda. Sushi jest niepocieszona. A dzisiaj sushi, wiesz, nie chciała zjeść śniadania, więc zaraz jeszcze zwierzę kalendarz otworzysz. Czwóreczka. O, też lekkie. Czwóre. Patrz sushiego. Zestaw gumek sushi. O, ekstra. Ostatnio mi się pokończyły gumki. No to nie jest dla lwa, to jest dla słonia. Gumki skończyć. Papier toaletowy się może skończyć, a gumki? Wiesz, jak się gubią gumki? Gubią się, nie kończą. No to mów, że rzeczy po imieniu. Zgubiłam swoje ostatnie. Nie, one się gubią. No, one się gubią. No. Same. Uh-huh. A śruby od opon, jak się gubią? Opowiedz swoją historię z dnia dzisiejszego. Nie. No, bo się śmiejesz, że gubię gumki. Ja zgubiłem śruby, to znaczy nie zgubiłem, tylko gdzieś je położyłem, wsadziłem tak, żeby nie zapomnieć i zapomniałem po prostu, ale wcale nie zgubiłem. Bo lew ma taką tendencję, że różne ważne rzeczy chowa. Co masz demencję? Powiedziałam, tendencję masz. Że chowasz różne ważne rzeczy i tak je chowasz, że potem sam nie pamięta, gdzie to jest i potem szukamy. I pojechał dzisiaj wymienić opony, no i nie wymienił, bo... Dobrze, wszystko cztery otworzyliśmy? Tak, cztery. Dobrze. A niepotrzebnie to wyrzuciłeś, bo teraz brzydko wygląda z takimi dziurami. Zepsułeś kalendarz. No dobra, zostaw. Drugi chociaż może. Pospieszyłeś się z tym recyklingiem. O. To weź jeszcze tam sushiemu otwórz jeden, bo sushi dzisiaj opowiadałam ci, że nie chciał zjeść śniadania, więc otwórz kalendarz. Psio kalendarz, tam za tobą jest. Tam za tobą. Sushi! Co ty tu masz? Jak myślisz, które? Patrz na pewno. Szósty? Nie, dzisiaj nie jest 16. No który? Dzisiaj jest sushi. Pokaż czwórkę sushi. Można. Nagrywaj, pokaż cztery. Pokaż czwóreczkę, no. Który gdzie jest cztery czwarty? Sushi? Czekaj, pani nie widzi też. Gdzie jest czwarty? Czekaj, gdzie? Ja sama nie widzę. Tu jest. Zobacz, tu jest czwarty. Tu jest cztery. Dobra. Dobry pies. Dobry pies, tak. Ja sądzę, że będziesz zachwycony z takiego smakołyku. A co to jest, kosteczka znowu? Nie, to jest suszone mięsiwko. Zobacz, naprawdę macha ogonem. Zobacz, jakie fajne. My, czekaj, tam dajesz torebkę. Weź, uważaj. No patrz, tu jest takie to. O, patrz. Dwa. Stripsy. No daj pieskowi, nie drocz się. W ogóle nie ma ciągu, że tak. Sushi, ja drugie? No zaraz, to jeszcze koci otwórz. A koci też nie jadł? No koci też nie jadł, no słuchaj, albo wszyscy razem, albo nikt, no to nie będziemy z kotem tylko otwierać. Chodź, Kicia, nie bój się, czemu się wystraszyłaś? Kicia! Kicia, chodź, pokaż. Kicia! Kicia, chodź! Chodź, chodź, kocie, chodź, pan ci otworzy kalendarz. Nie jedz folii. No pan cię, tu pan cię. Tylko to ciągle to samo. Serio. Naprawdę? Tak. Kicia, oszukajcie. Masz. O, widzisz, nie to samo. Nie to samo. Patrz, dzisiaj dobre. Masz jeszcze jedno. Totek? Ale trzeba trzymać, bo tylko z rączki jest dobre.